Tak, Panie Jezu, zebraliśmy się tutaj w Twoim imieniu. Tak proszę Cię, abyś Ty teraz otwierał nasze serca, mówił do nas, Panie Jezu. A Ty bądź we wszystkim uwielbiony i wywyższony. Chwała niech Tobie będzie. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Pozwólcie, że chwilkę na Was popatrzę z tej strony, żebym potem widział Wasze twarze, jak się modlę o ten zbór, o Was. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być, stanąć tutaj na tym miejscu i podzielić się słowem, które od dłuższego czasu już leży mi na sercu, o którym rozmyślam, rozmawiam z Bogiem, za które Mu dziękuję. Nie wiem, jak u Was, co aktualnie przechodzicie, co przeżywacie w swoim sercu. Każdy z nas przeżywa, wierzę w to, Boże Słowo rozmyśla. Ale to, o czym chcę dzisiaj mówić, z czym się dzielić, wyniknęło z takich moich już dłuższej takiej modlitwy przed Panem, bo szczerze mówiąc już tak od początku roku, odkąd się zaczął nasz rok, ani się nie zorientowałem, już mamy maj. Nie wiem, czy jak u Was, bo bynajmniej ja tak jak ostatnio analizowałem, to mamy już zaraz pomału połowę roku. A Sylwester pamiętam, jakby był wczoraj. Tydzień modlitwy, postu, jak wchodziliśmy w nowy rok z oczekiwaniem, co Pan dla nas ma, co będzie mówił, co będziemy mogli przeżywać z taką nadzieją, radością. I ten czas u mnie się wydłużył. tej modlitwy o to, co Pan chce do nas mówić, w jaki sposób. I tak długi czas rozmyślałem nad tym, dlatego że mam takie gorące pragnienie, aby to miejsce, nie chodzi mi o ten budynek, ale abyśmy my mieli w tym wszystkim udział, w tym, co Pan Bóg ma przygotowane dla tego miasta, dla tych ludzi, którzy są tutaj. Dlatego, że Bóg ich umiłował, Bóg ich tak samo ukochał jak mnie, jak Ciebie i nie są Mu oni obojętni. I tak w tej modlitwie, w tych pytaniach, prośbach, takich refleksjach pytałem Boga, co możemy uczynić, co mogę ja zrobić, aby być w tym odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tam, Panie, gdzie Ty chcesz, abyśmy my byli jako Twój zbór. Co mamy robić, na co mamy zwrócić uwagę, aby przynieść Tobie owoc odpowiedni, to, co się Tobie podoba, abyś Ty, Panie Jezu, pochwalił, tak sobie myślałem, pochwalił tą nasz tutaj, naszą służbę, abyś Ty był zadowolony z tego, jak są te listy do zborów i tam Bóg mówi, wypowiada się na temat ich postawy, aby Pan był zadowolony ze mnie, z nas, tutaj, aby ten czas nie był zmarnowany. I powiem, długo nie miałem takiej odpowiedzi, dlatego że to jest bardzo szerokie, bardzo wiele aspektów. Ale ostatnio jednym z takich bodźców była szkółka niedzielna. Tak może niepozornie, ale bardzo przeżyłem ostatnią szkółkę niedzielną. Już jakiś czas temu ona była, ale do tej pory ten czas przeżywam. Nie wiem jak gimnazjaliści, którzy mieli ze mną szkółkę, ale ja jestem poruszony tym. I tak w skrócie, dlaczego to tak przeżyłem. Tematem tej szkółki było między innymi też zbawienie. I zadałem krótkie pytanie naszym kochanym młodym, kto jest pewny zbawienia? Kto może być tego pewny i żeby chociaż podnieśli rękę ci, którzy są pewni tego w swoim życiu? I powiem szczerze, na kilkanaście osób, dwie, może trzy niepewnie po pewnym czasie lekko pokiwały ręką. I było to dla mnie takie przeżycie dosyć dotkliwe, poruszające, dlatego że nie spodziewałem się tego po naszych młodych tak małej frekwencji, dlatego że to już jest wiek gimnazjalny, ale ja tutaj nie chcę mówić tutaj źle teraz o naszej młodzieży w żaden sposób.
to poruszyło moje serce, dlatego że ja też byłem młody, byłem w ich wieku i też zmagałem się z tą pewnością tego zbawienia. Też miałem różne myśli w tej tematyce. I zauważyłem, że oni są w tym, na tym etapie, jakim ja kiedyś byłem, co kiedyś ja przechodziłem. Może nie powiem, że się z tym zmagałem, ale nie miałem tej pewności. A jak studiuję Boże Słowo i zastanawiam się nad tym, jest to bardzo potrzebne w naszym życiu. I o tym chciałbym właśnie dzisiaj mówić. Dlatego ta dzisiejsza usługa będzie zmierzać w tym kierunku. Chciałbym ją zatytułować Pewność Zbawienia. I tutaj też ciekawe, bo akurat nasz pastor w niedzielę, nie wiem kto był, chyba większość z was była, na ten temat usługiwał. Dawno się tak nie spociłem na kazaniu, dlatego że byłem świadomy tego, że we wtorek chcę właśnie o tym mówić i nie powiem, że na szczęście, ale dzięki temu, że pastor miał tak ograniczony czas z powodu wieczerzy, nie wyczerpał tego tematu, dlatego mogę jeszcze i chciałbym zwrócić jeszcze kilka istotnych tutaj rzeczy w tej tematyce. Ona jest bardzo rozległa, tutaj można było mówić wiele kazań, wiele się dzielić. Ale wracając do sedna, chciałem od tego zacząć w ogóle, czym jest zbawienie, jak jest ono przedstawiane w Bożym Słowie. I tak w Starym Testamencie zbawienie określało się słowem Jasza. To, co teraz powiem, to jest taki wstęp, może to nie jest najistotniejsze. Istotniejsze rzeczy będą później, ale musimy od tego rozpocząć, od tej jakiejś bazy takiej. I to oznaczało ogólne bezpieczeństwo, wyzwolenie od kłopotów, od ucisku ze strony wroga, wyjście z niewoli egipskiej czy z babilońskiej. Z tym to było kojarzone wtedy. W Nowym Testamencie zbawienie określało się greckim słowem soteria, które również oznaczało podobnie, tak jak w Starym Testamencie, to było wyzwolenie, zachowanie w bezpieczeństwie, przy zdrowiu, w nastroju, w radości i zadowolenia, uratowanie od chorób i śmierci. Oznacza również uwolnienie od duchowych zniewoleń. To jest też bardzo istotne. Obecność tych duchowych błogosławieństw również oznaczało to słowo soteria, zbawienie. Moi drodzy, Bóg przeznaczył nas nie na odebranie kary, lecz do otrzymania zbawienia. To jest coś cudownego. I tak na potwierdzenie tego słowa, może otworzymy sobie teraz Boże Słowo na pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:8-9. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Wspaniały fragment, wspaniałe słowa. Przyłbice zbawienia. Od razu kojarzy mi się to z tym, jak szatan będzie i chce atakować nasze myśli. W tej tematyce również, zwłaszcza w tej tematyce, aby nas okłamać, aby nas zwieść, że nie mogę, nie możesz być pewny tego zbawienia. Jak w ogóle mogę tak sobie myśleć? A dalej jeszcze Paweł pisze w 16 wierszu, zawsze się radujcie. To jest właśnie powód do tego. To zbawienie. I nie tylko Bóg nas przeznaczył, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszyscy. I to możemy znaleźć na potwierdzenie w Bożym Słowie w pierwszym liście do Tymoteusza. Ja będę troszeczkę tak nie szybciej czytał te fragmenty. Ja sobie je wypisałem, dlatego jest mi je łatwiej. To jest z Biblii Warszawskiej. Ale jeżeli chcecie, to sobie zanotujcie i potem możecie wrócić do tych fragmentów. 1 Tymoteusza 2:4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mowa tu jest o naszym Panu Bogu.
który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I dzieje się to również dzięki Jego cierpliwości. Na to też chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj. Jak patrzę na swoje życie, to Bóg miał i nadal ma wiele cierpliwości do mnie. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Jego cierpliwość względem nas daje nam możliwość zbawienia. I możemy o tym przeczytać w drugim liście Piotra, 3, 9 wierszu. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I dalej w 15 wierszu, w tym samym rozdziale, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Halleluja. Wspaniałe słowa. I Bóg nie tylko pragnie, abyśmy my, abym ja, aby wszyscy byli zbawieni, ale On już sam nas zbawił. Dał nam taką możliwość. Nie tylko to się skończyło na Jego pragnieniu, ale otworzył nam drzwi do tego. Sam nas zbawił. O tym również podam fragment na potwierdzenie tego, dlatego że chcę się mocno opierać na Bożym Słowie, nie na moich tutaj jakichś myślach tylko, ale na Bożym Słowie. I o tym na potwierdzenie, o tym, że Bóg pragnie i że to zrobił w drugim Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, 1 rozdziale, 9 i 10 wierszu. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. I tak ogólnie mówiąc, zbawienie to jest, dotyczy sfery nie tylko naszej tutaj, tej fizycznej, duchowej. Ono dotyczy też, ma jakby fazy, jak na to możemy spojrzeć. Dotyczy naszej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. O tym za chwilkę chcę powiedzieć. Ogólnie mówiąc, jesteśmy zbawieni od wielu rzeczy. Dzięki naszemu Panu Jezusowi, dzięki Jego dziele. Jesteśmy zbawieni od grzechu i śmierci. Jesteśmy zbawieni od poczucia winy i wyobcowania. Można byłoby wymieniać bardzo wiele rzeczy. Od nieznajomości prawdy. Od niewoli nałogów w naszym życiu. Od tego również Jezus nas zbawił. I od wielu tych złych przyzwyczajeń. Od strachu przed demonami. Przed Bożą karą. Przed sądem. Przed piekłem. I od destrukcyjnego wpływu tego świata, tej bezsensowności życia. To jest dobijające. Wiele osób wpada w depresję z tego powodu właśnie, że nie ma tej pewności. Pewności jutra, pewności zbawienia. I zbawienie powinno wnieść w nasze życie pokój z Bogiem. To jest podstawa. Musimy widzieć w tym Bożą przychylność, nadzieję na odzyskanie przynależnej nam chwały przez Jezusa Chrystusa, ale również wytrwałość w cierpieniu, optymizm to powinno przynieść do naszego życia, dlatego chcę o tym mówić. I o tym jeszcze chcę powiedzieć później, w dalszej części. Motywację do miłowania powinno przynieść ta pewność zbawienia. Do miłowania wszystkich ludzi. I powinno przynieść do naszego życia przeżywanie Bożej mocy, zmartwychwstałego Chrystusa. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na te trzy fazy zbawienia, fazy, etapy, można to tak nazwać, dlatego że to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak jak wspomniałem, zbawienie należy do naszej przeszłości, również tyczy się naszej przeszłości. W jaki sposób? Jest to
poprzez uwolnienie od winy za popełnione grzechy, czyli usprawiedliwienie. Możemy to nazwać usprawiedliwieniem. I na potwierdzenie tego podam takie dwa fragmenty. Możecie sobie zanotować i wrócić do nich, jeżeli będziecie chcieli w późniejszym czasie. Z listu do Efezjan, 2:5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I w liście do Tytusa, 5-7. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Halleluja. I to, co się tyczy zbawienia teraz, naszej teraźniejszości, obejmuje naszą teraźniejszość również, to Boże dzieło, to zbawienie. Jest to rozumiane jako uwolnienie nas od mocy grzechu, czyli uświęcenie. I dzięki temu, że mamy pewność zbawienia, możemy zwyciężać w naszym życiu z grzechem. Dzięki temu, że zaufaliśmy Bogu, zaufaliśmy Jego uwolnieniu, Jego zbawieniu. To jest wyzwalające. Amen. I na potwierdzenie tego w 2 Koryntian, 6 1, 1-4. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, tu jest mowa o naszym Panu, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach i tak dalej. Możemy tam dalej czytać potem. W tych wszystkich rzeczach Bóg nas wzmacnia. I nie powinniśmy dawać powodu do zgorszenia, żadnego powodu być dla ludzi, dla naszych braci. Powinniśmy się uświęcać. I tym bodźcem do tego uświęcenia jest i powinno być ta pewność zbawienia. To powinna być jak kotwica. Taka motywacja. We wszystkim, aby się okazywać sługami Bożymi. I to zbawienie, to dzieło Boże, które Jezus dokonał na krzyżu, które już było zaplanowane, sięga również w przyszłość, w moją, w naszą przyszłość. Halleluja. A ta przyszłość dotyczy się uwolnienia od obecności grzechu. Już nie od samego grzechu, od walki, od zwyciężania nad nim, ale w ogóle od obecności tego grzechu. To już jest uwielbienie. To już jest czas, kiedy nie będziemy musieli się z tym nawet zmagać. Halleluja. Amen. Chwała Panu. I o tym możemy czytać w Kolosan, w liście do Kolosan, 3, 3-4. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Amen. Kto może powiedzieć amen na te słowa? Amen. Chwała Panu. To jest coś cudownego. To jest wspaniały fragment. Kiedy go czytam, to jest na początku umarliście bowiem. Zauważyliście to? Umarliście bowiem. Ale życie nasze jest w Chrystusie. Chwała Panu. I są to 3 ściśle z sobą powiązane etapy, fazy tego samego zbawienia, tego jednego dzieła, które dokonał Jezus Chrystus. A jak szerokie
Jaki szeroki to ma wpływ na nasze, na moje, na Twoje życie. Sięga przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. To przyjęcie tego daru Bożego, przebaczenia, narodzenie się na nowo i ten stały proces uświęcenia, który powinien być w naszym życiu, stają się niejako gwarancją tego nadejścia, właśnie tego etapu, tej trzeciej fazy. Ja to tak nazwałem fazy zbawienia w naszym życiu. Odkupienia ciała i całkowitego upodobnienia się do uwielbionego Chrystusa. O tym jeszcze na końcu będę chciał powiedzieć, wrócić do tego. Dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa polega przede wszystkim na ocaleniu nas przed gniewem Bożym i wszystkimi jego konsekwencjami, tak jak wcześniej wspomniałem. Nie wiem jak ty, drogi bracie, droga siostro, ale chyba najgorsze, co może być, to spotkać się z żywym Bogiem. I nie być pojednanym z Jezusem. Nie wiem, czy kiedyś rozmyślałeś nad tym. Ale to jest coś strasznego. Chyba nie ma nic gorszego. Są fragmenty w Bożym Słowie, kiedy czytamy, jak przychodzi Baranek Boży, a ci, co nie są z Nim pojednani, chcą, aby ich pagórki przykryły, chcą się schować, ale nie mają szans przed Bożym gniewem. To jest coś, przed czym Jezus nas zbawił. I tutaj nie mówię o tym w taki sposób, żeby ukazać Boga jako jakiegoś rozgniewanego i złego Boga, ale pokazać, jak On jest wielki, jak On jest sprawiedliwy, jak On jest święty. O tym, jak ja, jak my jesteśmy grzeszni, jeżeli krew Jezusa nas nie obmywa, nie oczyści. I to zbawienie realizuje się przez przyjęcie wiarą dobrej nowiny. O krzyżu Chrystusa. I posiada ono wymiar, tak jak tutaj wspominałem, fizyczny i duchowy, doczesny, wieczny. To jest wielkie zagadnienie, wielkie słowo, zbawienie. Bo jest bardzo szerokie. Sięga każdego etapu naszego życia, całych nas. To dzieło. Ale to, na czym chciałbym się skupić, to nie tylko nad samym treścią, czym jest zbawienie, dlatego że tutaj można byłoby wiele, wiele, wiele fragmentów przetaczać. Całe Boże Słowo jest napełnione opisami tego, czym jest to zbawienie, jak można je rozumieć. Tak jakby Bóg chciał nam to w ogóle wyrysować, wytłumaczyć, co to w ogóle jest, żebyśmy to w ogóle mogli w stanie zrozumieć, tak przełożyć na nas ludzki rozum. Ale to, na czym chciałbym się teraz skupić, to jest nad właśnie nad tą radością i pewnością z tego zbawienia, co powinno nam towarzyszyć w naszym życiu. I tutaj chciałbym się posłużyć właśnie fragmentem jednego z ostatnich listów apostoła Pawła. To jest właśnie drugi list do Tymoteusza. I tam możemy zauważyć tą pewność i radość z tego zbawienia w tym liście, w tym fragmencie, którą Paweł pisze, którą on posiadał. W drugim do Tymoteusza, 4 rozdziale, od 6 do 8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bardzo dobrze nam znany ten fragment. Paweł wypowiada te słowa bez cienia wątpliwości. Czy jakiejś niepewności, on się tam nie waha. I tu jest pewna zależność pomiędzy pewnością zbawienia a świętością. To jest taki ścisły związek pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami. One idą w parze, są nierozerwalne. Tam, gdzie jest więcej świętości, tam jest więcej pewności tego zbawienia. I ta pewność, o której mówi Paweł, nie dotyczy tylko jego wyobrażeń, jego uczuć. Nie buduje na tym. Ja wierzę, że to jest dar Ducha, Ducha Świętego w naszym życiu. O której
każdy, o który ten dar powinien każdy z nas zabiegać. I tak tylko chciałem też zwrócić uwagę na to, że wielu chrześcijan teraz obecnie żyjących, ale i w ubiegłych latach sprzeciwiało się tej nauce o pewności zbawienia. O tym mogliśmy też usłyszeć troszeczkę w niedzielnym, na niedzielnym kazaniu. I nie o tym bym chciał mówić, ale chciałbym tylko o tym wspomnieć. I tak na przykład Kościół Powszechny wręcz zabrania swoim wiernym posiadania takiej pewności. Ale to może zostawmy, nie o tym chciałbym mówić. Ale to może to też w jakiś sposób dotykać nas. W ten sposób może niektóre osoby nie mają jakby tej pewności z tego powodu, że wiele osób, które nas otaczają, tej pewności też nie mają. Dlatego nam się może to wydawać jakieś normalne w naszym społeczeństwie. Bo po prostu tak jest to nauczane. W błędny sposób. Wręcz zabraniane. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Ja bym chciał mówić o tej pewności, żebyśmy powinni mieć. Dlatego chciałbym się skupić tylko na Bożym Słowie, na potwierdzeniu tej pewności, abyś, kiedy wyjdziesz z tego miejsca, mógł wyjść z tą pewnością i oddać Bogu chwałę. Dlatego skupmy się na Bożym Słowie i na tym, co Boże Słowo mówi na ten temat, a mówi bardzo wiele. Dlatego chciałbym, abyśmy otworzyli fragment też z Hioba, o tym, co Hiob mówi na ten temat. I tu już mamy Stary Testament. Zobaczmy, że to jest czas jeszcze przed nadejściem Jezusa. Ciekawe, prawda? Hioba, 19 rozdział, 25-26 wiersz. Lecz ja wiem, to pisze Hiob, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Halleluja. Dawid, również Stary Testament, wyznaje w psalmie 23, bardzo dobrze wam znany, nawet nie musicie otwierać, bo znacie go na pamięć. W 23 psalmie Dawid wyznaje takie słowa. W 6 wierszu chociażby. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Chyba był tego pewny, skoro tak pisał. Nie widzę tam cienia jakiegoś wątpliwości. Paweł w 2 liście do Koryntian. Zachęcam was, żebyście sobie, jeżeli ktoś takiej pewności jeszcze nie miał, jak tutaj przychodził, chociaż mam nadzieję, że nie było tutaj ani jednej takiej osoby, zanotujcie sobie te fragmenty i wracajcie do nich i módlcie się tymi fragmentami, rozmyślajcie o nich. Ja w ten sposób czynię. Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale. Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale, 1 wierszu pisze takie słowa. Również mówi tutaj, wiemy bowiem, halleluja, wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Amen. W innym miejscu, w Rzymian, Paweł pisze, może jeszcze tylko ten fragment podam, ich jest bardzo dużo tych fragmentów. Szukajcie sami, studiujcie Boże Słowo, zachęcam was do tego. Znacie bardzo dobrze te fragmenty, to tylko tak ku pokrzepieniu, ku przypomnieniu może. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 38-39 wiersz. Bardzo dobrze wam znany fragment. Pewnie większość z was by powiedziała go z pamięci. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,
ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie. I co tam jest dalej napisane? Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I jakbyśmy zwrócili uwagę na te kilka tych fragmentów, jest ich o wiele, wiele więcej w Bożym Słowie. Na te teksty, to pada tam akcent na wiem lub wiemy, jestem pewien, amen? Zauważyliście to? To jest coś więcej nawet niż wierzyć, można by powiedzieć, spodziewać się. To jest taka pewność. Wiara to jest pewność czegoś, co jeszcze nie ma. Tu można powiedzieć, że to jest tak głęboka wiara, że nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. To jest pewność. To nie jest spodziewanie się. To nie jest jakaś taka przyziemna nadzieja. To jest pewność. I pójście śladami Hioba, Dawida, Daniela, Pawła, Piotra. Oni wszyscy o tym pisali, o tej pewności, którą posiadali. To nie jest wcale zarozumiałość. Czy możemy powiedzieć o tym, że Paweł czy Dawid mieli o sobie jakieś wysokie zdanie? Czy byli zarozumiali? Nie, oni byli pokorni. Oni byli ludźmi pokornymi, a mimo to mówili o tej pewności, swojej nadziei. Więc rzeczą właściwą jest w naszym życiu, abyśmy byli pewni tego, co Bóg mówi i wierzyć temu, co Bóg obiecuje. Dlatego, że szatan przychodzi z oskarżeniami, przychodzi z kłamstwami do mojego, do twojego życia i będzie wykorzystywał każdą sytuację, każde twoje potknięcie, aby właśnie w tej sferze cię dotknąć, aby zabrać ci tą pewność. A dlaczego posiadanie właśnie tej pewności, tej nadziei zbawienia jest tak bardzo nam potrzebne? I tutaj wypisałem sobie to w kilku punktach, dlaczego to jest tak ważne. Wy możecie dopisać jeszcze więcej tych punktów, ale takich istotnych. Dlaczego tak ważna jest ta pewność? Pewność zbawienia jest pożądana ze względu na potrzebę posiadania pokoju serca. Żeby mieć pokój. Amen? Potrzebujemy pewności zbawienia do tego, aby posiadać również pokój w naszym sercu? To się wiąże z sobą. Za czym idzie? To idzie, jakby jest to w konsekwencji, w parze. Jest to uwalniające nas od niepokojów wszelkiego typu, doczesnego życia chociażby, tych wszystkich zawirowań. Czyni nas cierpliwymi w uciskach, które przechodzimy, a przechodzimy. To też możemy zauważyć w naszym kościele, po naszych braciach, siostrach, przez jakie przechodzą doświadczenia, przez jakie przechodzimy. Ale to może czynić nas spokojnymi, nawet w takich wielkich doświadczeniach. Nawet zadowolonymi w każdej sytuacji, chociaż ich nie rozumiemy. Amen? Pewność zbawienia dopomaga nam znosić ubóstwo i poniesione jakieś straty w naszym życiu. O co mi tu chodzi w tym fragmencie? Głównie na wytłumaczenie, dlaczego tak to rozumiem, łatwiej przeżywać cierpienie i ból chociażby po stracie najbliższych. Jeżeli mamy taką pewność zbawienia i pewność, że oni byli pojednani, to nam pomaga, amen, przejść tak wielkie cierpienie. To nas podnosi wręcz z tego. Patrzymy dalej. Chociaż cierpimy w tym momencie, ale to nas podnosi z tej straty, z tego bólu. I nie boimy się sami również możliwości, że na nas może spaść takie doświadczenie, choroba, a nawet śmierć. Nie lękamy się tego w naszym życiu. To się wiąże też z pierwszym punktem. Pewność zbawienia czyni nas aktywnymi chrześcijanami. Na to chciałbym zwrócić szczególną również teraz uwagę.
Bo człowiek nieposiadający tej pewności wiele czasu traci właśnie na ciągłym badaniu własnego serca chociażby. Ja nie mówię, że badanie swojego serca i wylewanie go przed Bogiem jest czymś złym, ale tu mówimy o takim nieustannym wręcz badaniu swojego serca, stanu swojej duszy z takim właśnie niepokojem, z wątpliwością. W taki sposób, oto tak bym chciał, byśmy to zrozumieli, ten punkt. I dlatego stajemy się tak troszeczkę, można powiedzieć, egoistyczni. Skupiamy się na sobie bardziej i stajemy się właśnie wtedy bezczynni, nieaktywni. Wydaje nam się, że nie jesteśmy godni do tego, aby iść i komuś głosić tą wspaniałą wieść. No bo w jaki sposób mogę iść komuś głosić, otworzyć usta, skoro sam nie jestem tego pewien? To w jaki sposób mogę iść ewangelizować i głosić dobrą nadzieję, dobrą nowinę, Ewangelię w moim życiu? Dlatego tak bardzo potrzebuję tej pewności w moim życiu. Czy apostołowie, czy ewangeliści poszliby i oddawali swoje życie, gdyby tej pewności nie mieli? Musieli tą pewność mieć. Pewność zbawienia czyni nas zdecydowanych, czyni z nas zdecydowanych chrześcijan, wiernych przede wszystkim. Tego chyba nie będę już rozwijać. Jeszcze na jeden punkt taki chciałbym zwrócić uwagę. Pewność zbawienia wspomaga proces uświęcenia. To, o czym żeśmy mówili wcześniej. To wspomaga nasz proces uświęcenia, to jest proces. O tym możemy przeczytać chociażby w 1 Jana, 3 rozdział, 3 wiersz. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Czyli ta nadzieja, ta pewność, którą w nim pokładam, jest jakby bodźcem do tego, o czym mówiliśmy już tam wcześniej na początku, na co zwracam uwagę, do tego, aby się oczyszczać, aby w nim trwać. A nie żeby uciekać sprzed jego oblicza. Musimy w swoim życiu dążyć do posilenia tej wiary, do pewności nadziei zbawienia, pełnego zaufania obietnicom Bożym w naszym życiu. Aby wraz z Pawłem móc powiedzieć: wiem, komu zawierzyłem. Ten fragment właśnie, to była moja modlitwa ostatnio. Po prostu jadę gdzieś autem, wstaję i powtarzam, cały czas mam te słowa: wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem, jestem pewien. Amen? Jesteś pewien? Czy wychodząc stąd będziesz mógł powiedzieć z takim pokojem, pewnością: wiem, komu zawierzyłem. Chociaż przyjdzie nieprzyjaciel do twojego serca, do twojego umysłu i będzie podszepty tam wkradał, czy aby na pewno on jest w tym najlepszy. On będzie podważał Boże Słowo, będzie je obracał w inny sposób, aby tylko wykraść to. Ale ty musisz stanąć mocno na Bożym Słowie. To jest moja modlitwa, to są moje słowa od dłuższego czasu. Wiem, komu zawierzyłem. Amen. Kropka. Nie zgrywam tutaj jakiegoś twardziela w ten sposób, że to są te słowa, ale po prostu to jest moja kotwica. I cokolwiek, jakakolwiek informacja przychodzi do mojego życia, jakaś niepokojąca czy zła, to jest po prostu jak tarcza, to się odbija. Cokolwiek by się działo. Boże, wiem, komu zawierzyłem. Zachęcam was do tego, uchwyćcie się również tego wspaniałego fragmentu, aby móc powtarzać za Pawłem. Ale to na koniec, na co chciałbym rzucić już tutaj szczególną uwagę, zwrócić naszą, twoją, to chciałbym, abyśmy otworzyli teraz ten fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 9 wiersz. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I tu by można było postawić kropkę, prawda? Tak się wydaje. Amen. Ja jestem drzwiami, mówi Jezus. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Ale Jezus tam mówi jeszcze coś więcej. Dodaje coś. I wejdzie, i wyjdzie. I pastwisko znajdzie. I
to jest to, nad czym chciałbym, abyśmy się skupili teraz i z czym chciałbym was zostawić, z tym przesłaniem. Te powyższe słowa Jezusa wskazują na fakt, że zbawienie nie jest same w sobie celem. Nie wiem, czy zauważyliście to, czy kiedyś rozmyśleliście w ten sposób w swoim życiu. Że to zbawienie same w sobie nie jest celem jedynie. Jest tylko etapem. Jest częścią Bożego planu, bez którego nie osiągnęlibyśmy tej pełni. O jakiej pełni tutaj mówię? To jeszcze chwileczkę, ale... Dlaczego ten fragment jeszcze na koniec? Dlatego, że wśród wielu osób samo zbawienie staje się celem. Po prostu chcą ocalić swoje życie. Szukają ratunku tylko swojego życia. I to jest ich cel. Nie wiem, czy może kiedyś zastanawialiście się tak w swoim życiu, czy też tak może rozumieliście zbawienie. Mam nadzieję, że nie do końca tak. Dlatego, że samo ocalenie życia to nie powinien być cel chrześcijanina. To nie powinien być mój ani twój cel. Amen? Jest coś więcej. Jest coś cudownie znacznie więcej. Jest tylko żyć dalej. Jest to część Bożego planu, zbawienie, bez którego nie osiągnęlibyśmy pełni, pełni, którą jest pełnia poznania Jezusa Chrystusa i wieczna społeczność z Nim w uwielbionym ciele i w chwale. Amen? To jest ten cel. To jest cel. Jezus jest drzwiami, jest zbawieniem, ale to są drzwi do Niego właśnie. I do tego nas Jezus powołał, do tego nas Bóg powołał. Abyśmy do tej chwały, do tej pełni weszli, do społeczności i obecności z Nim. I tam będzie pełna radości. Tam się dopiero rozpocznie życie. Razem z Panem. W pełni, w chwale, bez znoju, bez walki, w uwielbieniu. Amen? I chciałbym, abyście właśnie w ten sposób, abyśmy w ten sposób patrzyli na zbawienie. Na Jezusa Chrystusa, naszego Sprawcę i dokończyciela, ale jako też ten cel. Amen.